Siema ziomale, dzisiaj zrobimy sobie troszeczkę inny filmik, bo będziemy oglądać moje pierwsze nagrane kiedykolwiek TikToki. Także przygotujcie się na ogromną dawkę cringe'u. Udało mi się przeskrolować swoją drogą do końca, trwało to trochę czasu, ale się udało. Ostatnio zrobiłam ankietę na Instagramie, co byście chcieli zobaczyć na moich ewentualnych streamach i dużo z was chciało zobaczyć moją reakcję na moje pierwsze TikToki, więc stwierdziłam, że zrobimy z tego osobny filmik, żebyście sobie to mogli oglądnąć, także zapraszam. I zanim zaczniemy, to nie zapomnij zostawić obserwacji na moim Instagramie. No, także do dzieła! Przygotujcie się na ogromną dawkę cringe'u. Ja zaczęłam w ogóle nagrywać na TikToku, jak się zaczęła pandemia. W 2020 roku w marcu, kilka dni po tym, jak była taka kwarantanna, że w ogóle nie mogliśmy z domu wychodzić. Ja tak siedziałam w domu i tak mi się w głowie poprzestawiało, że pobrałam sobie TikToka i stwierdziłam, że będę sławna na TikToku. Zaczęłam nagrywać i trzeci filmik, który tutaj widzicie, ten pierwszy, to jest filmik, który mi się wybił do 10 tysięcy wyświetleń. Ja byłam taka dumna, 10 tysięcy wyświetleń, 10 tysięcy osób zobaczyło mój filmik. Ja tak chodziłam po mieście, tak kuźwa, 10 tysięcy osób mi zobaczyło. Ama bitch, ama bass. No trochę taki spizdy ten TikTok, w ogóle taki nie TikTokowy. Miałam tu bardzo fajne włosy jeszcze, były długie i zdrowe. 1700 polubień. To był, pamiętam ten taki trend, że ludzie mówili I can take it. Ja stwierdziłam właśnie, że sparoduję starego, który zawsze Helenę oranżadę kupuje na chatę. Nawet trochę prawdy w tym jest. Nawet spoko. Bym się zaśmiała, jakbym to zobaczyła dla ciebie. To był pierwszy TikTok, który mi się tak wybił do kilkuset tysięcy. Byłam naprawdę bardzo dumna. Jakość to jest kuźwa jakiś żart. To jest po prostu jakość kalkulatora nagrane na szybko, przed nią kamerką na Snapie bodajże. Z filtrem nagrywałam, bo się wstydziłam swojej twarzy bez filtra i nagrywałam zawsze z filtrem na Snapie, dlatego ta jakość jest taka słaba. Zobaczcie w ogóle na te hashtagi. Make me famous, memodajnia, TikTok challenge. Co to jest w ogóle? Uroczenie mija po pierwszym błędzie tej osoby, a ja napisałam, że zakochanie i ludzie mi w komentarzach to wytykali, że to jest błąd i ja bodajże nie wiedziałam, co mam zrobić i chyba napisałam żart, ubaw, to jest bardziej skomplikowane, żeby jakby usprawiedliwić tą swoją pomyłkę. Ten TikTok, którego teraz zobaczycie, to jest pierwszy TikTok, który naprawdę mi poszedł takim solidnym wiralem. I ten filmik w ogóle nie był nagrany na TikToka, to był filmik sprzed 2 miesięcy, którego nagrałam na Snapie do swoich znajomych. Dobra, niech los w takim razie zdecyduje, co będę robić przez jutrzejszy dzień. Ej, nauka wyszła! Tak nie miało być! Dobra, uznajmy tamto losowanie za nieważne, niech los zdecyduje po raz kolejny o tym, co będę jutro robić. O, znowu będzie impreza jutro. Jak to się stało? Nie, mi się podobał ten TikTok. Ja nie uważam, że to jest cringe'owe. Znaczy, ja tam się bardzo przejęzyczałam. Mówiłam jak jakiś taki totalny pojebus, ale sama idea w ogóle TikToka jest spoko. Ja pamiętam, ludzie mi wtedy pisali w komentarzu, tacy wiecie, ludzie z kijem w dupie. Ej, to wisi na ścianie! No co ty nie powiesz? Właśnie taki był zamysł tego TikToka, że to wisi na ścianie. No ale w każdym razie to był taki mój pierwszy TikTok wiralowy. Po nim już po prostu wiedziałam, że bycie TikTokerem to jest moje powołanie. On nigdy nie doszedł do miliona. Myślałam, że dojdzie do miliona, ale brakuje 12 tysięcy. Jak chcecie mi pomóc, to wiecie. Skrolujcie do końca i wyświetlajcie, żeby może doszło do miliona. To w ogóle to, co ja tutaj odwaliłam, to było na wakacje, na obozie w Viore de Mar. Poszłam sobie do Subwaya i napiłam taką coli. To było nagrane na Snapie i też stwierdziłam, że zrobię z tego trend. I'm a bad boy. Jakość jest znowu powalająca, ale ten TikTok wcale nie jest taki zły. Ja byłam z niego bardzo dumna, bo tu jest 4000 komentarzy. Jak ja zobaczyłam, że ludzie mi to komentują w takich ilościach. Ja byłam taka dumna z siebie. No swoją drogą, ten TikTok jest bardzo prawdziwy, no bo chyba każdy z nas tak jadł delicję, prawda? Thank you.
Pamiętam, że mama mi mówiła, że mnie usunęła tego TikToka, jak jej pokazywałam. Mówiła, że to jest takie nic nie wnoszące, ale ja się uparłam, bo ja stwierdziłam, że ładnie wyszłam. Ja chcę, żeby ten TikTok był na moim profilu, bo ja to ładnie wyszłam. To jest w ogóle przykład TikToka, który na początku totalnie nie poszedł. Znaczy tam do 10 tysięcy, co nie? Nagle po jakimś czasie jakaś osoba go skomentowała i on nagle wybił się tam. Zyskał chyba 20-30 nowych tysięcy nowych wyświetleń. Także pamiętajcie, nie usuwajcie TikToków, nawet jak wam słabo pójdą, bo jest możliwe, że za jakiś czas one jakby się wybiją, co nie? Kurde, to już jest ten okres, kiedy ta Kaja Godek zaczęła fikać i to już jest pierwszy TikTok z tym związany. To jest totalnie niesynchronizowane z muzyką! A wiecie czemu? Bo ja to znowu nagrywam na Snapie z filtrem. A dopiero potem dałam to na TikToka i dodałam muzykę i miałam nadzieję, że ta muzyka jakoś się synchronizuje z moimi ruchami. No, ale widać, że to jest... wszystko prowizorka. Kaja Godek, memodajnia, peace, trending. O, i tutaj już się zaczyna powoli, chociaż też już powoli wirale mi się tutaj robiły. Znaczy wirale, no 300 na przykład tysięcy. Hej, Spodziaku, pokaż mi na palcach, ile to jest 2 plus 3. 5. O, teraz trzeba mieć ręce w tył. Słyszeliście, co tu jest mówione? To było na tej zasadzie, że normalny podryw, hej, chciałbyś może ze mną wyjść, a jak podrywa laska, która umie matematykę, co nie? Ile to jest 2 plus 3, co nie? Chłopak pokazuje rękę i ta dziewczyna wykorzystuje to i łapie go za rękę. Taki był zamysł, ale nie wiem, czy szczailiście, bo nie jest to nagrane tak, jak powinno. To było takie mocarne! O! Przygotujcie się teraz! Weźcie głęboki oddech, bo teraz wydarzy się coś, co was naprawdę zmrozi. No dobra, skoro zaprosiłem cię do kina, to na co chcesz iść? O, może chodźmy na to. No, w sumie spoko. To idę do kasy i zaraz idę. Dobra. To co, idziemy? Mhm. A ty nie masz swojego biletu? Myślałam, że kupisz dwa. Myślałam, że będziesz miał pieniądze. No, nie wzięłam aż tyle, żeby na bilet było. No dobra, bo już co właśnie się sam zaczyna, to następnym razem się kolejny. Pa, pa. Okej. Gra aktorska, level, po prostu trudne sprawy. I tutaj się już zaczęła gówno burza między feministkami a seksistami, że nie, baba powinna za się płacić, nie, nieprawda, bo jak facet zaprasza, to on powinien płacić. To jest pierwszy TikTok, który mi poszedł do miliona i ja byłam naprawdę z niego dumna. Bo to był taki trend, że się pokazywało się jakby, nie wiem, swoją mamę albo swojego tatę i mówiło się, że o, moja mama czy mój tato złamali w młodości wiele serc na pewno i się pokazywało właśnie ich zdjęcia z młodości. I ja to zrobiłam, ale tak sarkastycznie. Kaczyńskim. Przepraszam, panie Kaczyński. Byłam bardzo dumna z tego TikToka. Ja byłam strasznie dumna z tego TikToka, bo ludzie zaczęli używać tego dźwięku i zaczęli właśnie, to się w ogóle zrobił taki trend, że ludzie coś tam wpisują, co nie? I ludzie zaczęli używać mojego dźwięku z tego TikToka, ja byłam taka dumna wtedy. I teraz największa chyba dawka cringe'u ze wszystkich moich TikToków do tej pory. Czy wiedziałeś, że reakcje na Facebooku odzwierciedlają związek od początku do końca? Lubię cię. Ja ciebie chyba też. Kocham cię. I ciebie też. Haha, zdumę jakieś śmieci jest? Wow, nie wiedziałam, że mam ciebie. Stara, on znowu mnie zranił. Z tobą. Nie, to ja z tobą zrywam. Nie, ja! Teraz to dziwne. Ja pierdolę. Po prostu gra aktorska, level dlaczego ja? I ludzie mi to w komentarzach wytykali. Ja potem chciałam w ogóle tego TikToka zarchiwizować, bo było mi wstyd, ale on poszedł do 600 czy tam 700 tysięcy, więc stwierdziłam, że zostawię. No.
Po tym TikToku Mixer do mnie napisał na Instagramie, że dziękuję za tego TikToka, że docenia i pozdro. Ja byłam taka zajarana, że ja już sobie obmyślałam plan dołączenia do ekipy wtedy. No także dziękuję wam, jeżeli dotrwaliście do końca, dajcie znać, co myślicie o tych TikTokach. Następny odcinek będzie w czwartek albo we wtorek. Tutaj jeszcze Instagram, jakby ktoś był ciekawy, często robię tam jakieś ankiety, także sobie wejdźcie i zobaczcie. No i dziękuję, buziaki, ziomale i do zobaczenia w następnym odcinku. I jeszcze dajcie znać, powiedzcie mi, czy taki format filmów się wam podoba. W sensie, że ja siedzę, po prostu coś przeglądam i komentuję, takie troszeczkę komentarii. Czy wam siada taki content, czy chcecie więcej takich rzeczy, czy raczej wolicie scenki. Dajcie znać, bo jestem ciekawa. Jeżeli podobał wam się taki typ contentu, że tak powiem, taki format moich filmów, to będę takich więcej nagrywać, także dajcie znać. No, siema.